Wilanowska przyroda uspokojona srebrną mgłą przygotowana już jest do zimowego snu. Ucichły ogrody. Owady schowały się do ciepłych kryjówek, w których prześpią następne miesiące. Jednak dla naukowców związanych z projektem jest to czas analiz wyników badań, które prowadzili przez cały rok. Uczestnicy konferencji, która odbyła się w Pałacowej Oranżerii, podsumowali swoje badania, udzielając odpowiedzi na pytania, które były częścią projektu Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie. Celem tego projektu było stworzenie pewnej bazy wiedzy związanej ze stanem środowiska, takiego środowiska, jakie otacza piękną barokową rezydencję królewską. A głównym aspektem, w jakim to było oceniane, to była kwestia presji urbanizacyjnej. W ramach projektu wykonano wiele badań, które miały odpowiedzieć na pytanie o stan przyrody rezydencji wilanowskiej i wskazać potencjalne zagrożenia. Przeprowadzono m.in. badania biologiczne, fizyczne i chemiczne powietrza rezydencji wilanowskiej. Wyniki wykazały nieznaczne przekroczenie norm w przypadku ogólnej liczby bakterii i grzybów, natomiast bardzo wysokie przekroczenie norm występowało w przypadku dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu. Zaobserwowaliśmy bardzo ciekawą rzecz, którą nikt się tego jakby nie spodziewał, że bardzo duży wpływ na stężenie właśnie gazów szkodliwych w powietrzu, jak i zapylenie, ma kierunek i siła wiatru. I wbrew tutaj spodziewaniu się, bo Warszawa, metropolia warszawska jest jakby na zachód i na północ od pałacu w Wilanowie. Ale jeżeli mieliśmy wiatry właśnie zachodnio-północne, to wcale nie mieliśmy, wręcz mieliśmy mniejsze stężenia tych gazów i mniejsze stężenie zapylenia, niż jak wiatry były południowo-wschodnie. Więc tutaj jest takie domniemanie, że to jednak tutaj jest strefa jakby opadowa różnych właśnie tam gazów z innego emitera zanieczyszczeń niż Warszawa. Przeprowadzone zostały również badania mikrobiologiczne zbiorników wody. Wykazały bardzo wysoką zawartość bakterii zarówno typowych dla zbiorników wodnych, jak i pochodzenia zewnętrznego, przede wszystkim grup spotykanych w jelitach ludzi i zwierząt, co wskazuje na skażenie fekaliami. Przede wszystkim źródłem tej ogromnej i różnorodności, ale negatywnej różnorodności mikrobiologicznej i zanieczyszczenia mikrobiologicznego są wody dostarczane przez Potok Służewiecki. Potok Służewiecki jest strumykiem, który ma jednakże kilkanaście kilometrów długości. Przepływając przez wiele dzielnic Warszawy, zbiera po drodze wszystko, co trafia do potoku, co ludzie wrzucą, co ludzie wypuszczą w sensie ściekowym i w końcu to wszystko uchodzi do jeziorka Wilanowskiego, które jest permanentnie tymi wodami zasilane. W związku z tym, że przepływ wody przez jeziorko Wilanowskie jest niewielki, te zanieczyszczenia mikrobiologiczne mają czas się namnożyć nawet w obrębie tego zbiornika. Czyli dla pewnych rodzajów czy szczepów bakterii, tych, które mają zdolność namnażania się w środowisku naturalnym wodnym, jezioro Wilanowskie stanowi pewnego rodzaju wylęgarnię dodatkową. Także ilości spotykanych bakterii sanitarnych na przykład, które są niebezpieczne dla ludzi, dla otoczenia, są większe niż z zapływającymi ściekami nawet. A czy jest jakiś element pozytywny, który zaobserwował Pan w czasie badań? Trudno mi znaleźć tutaj wniosek pozytywny akurat. To raczej jest bardzo smutne to, cośmy stwierdzili tutaj w przypadku badań tych. Środowisko przyrodnicze tutaj w Wilanowie jest w takiej sytuacji, że doszło do takiego momentu, że już samo nie ma zdolności do odtwarzania swoich zasobów. Musimy wyraźnie w tym pomóc. Dlatego muzeum nie może być tylko i wyłącznie Muzeum Kultury, ale powinno się przekształcić w Muzeum Kultury i Natury i uczymy się tego drugiego obszaru odpowiedzialności. Dokonano również oceny akustycznej, dzięki czemu określono poziom hałasu w różnych miejscach rezydencji. Jak nie trudno zgadnąć, wyniki badań jednoznacznie sugerują, że natężenie hałasu jest tym większe, im bardziej zbliżamy się do głównych arterii komunikacyjnych otaczających pałac.
Badanie stanu środowiska to tylko jedna z części projektu. Drugą, równie istotną, było dzielenie się wiedzą i zachęcanie do własnych badań naukowych i eksperymentów. Ta część edukacyjna projektu była bardzo, bardzo istotna dla podnoszenia tej świadomości społecznej, czyli tego, co tak śmiało wpisaliśmy w tytuł. Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjnym. Ten konflikt był takim hasłem wywoławczym do innego rodzaju podejścia, do innego rodzaju aktywności, do tego, aby nie dopuścić tak naprawdę do tego, żeby ta przyroda mogła być w jakimś aspekcie zagrożona. Wszelkie czynności edukacyjne, czy to były spacery dla dzieci, czy to były lekcje wyjazdowe dla szkół, ponieważ przyjęliśmy absolutnie wszelkie możliwe formy dotarcia do naszych potencjalnych słuchaczy, czy to były zaproszenia na debaty społeczne do Wilanowa, czy to były przygotowywane wykłady, czy to były krótkie prezentacje dla rodzin z dziećmi, czy to były specjalne ścieżki dla słabiej widzących. To wszystko sprawiło, że mam głębokie przeświadczenie, że to społeczeństwo, które powinno być rozwijane na wiedzy zgodnie ze strategią lizbońską, absolutnie bardzo tej wiedzy potrzebuje. Nie spodziewałam się takiego zasięgu, nie spodziewałam się, że będę mogła cieszyć się tym, że rzeczywiście ten element edukacji tego projektu będzie odgrywał tak bardzo dużą rolę. Jedno ze spotkań edukacyjnych dotyczyło ważek. Oddajmy zatem głos nowemu ekspertowi i sprawdźmy, czego można się dowiedzieć na takich zajęciach. Dowiedziałem się, na czym polegają ważki równoskrzydłe i różnoskrzydłe. Równoskrzydłe to ważki, które mają takie same skrzydełka, identyczne. A różnoskrzydła to na przykład mniejsze różne, że jedna ma tu wypukłość, a druga na przykład tu. Zamknąłem też w słoiku roślinę i dowiedziałem się, że pewien biolog zamknął właśnie taką roślinkę z ziemią i różnymi kamyczkami i wodą na 40 lat, a roślinka sobie przeżyła. Dlatego, że tam jest tlen i woda. Woda paruje i zmienia się w tlen. Tam są bakterie i one tlen zmieniają w dwutlenek węgla. A dwutlenek węgla to jest pożywienie tej roślinki, a ona wydala ten tlen. I to się zaczyna od początku. Czy takie spotkania są w ogóle potrzebne? Tak, bo są dlatego, że dowiaduje się różnych rzeczy. Jest to całkiem przyjemne. A jakbyś miał na przykład zachęcić kolegów, żeby tu przyszli, to co byś im powiedział? Powiedziałbym, że na tych zajęciach jest bardzo fajnie, a dzięki temu można się czegoś porządnego nauczyć i na przykład można lepiej zdać klasówkę. Tym, co było dla nas także bardzo ważne, to było to, co pozostanie po tym projekcie. Wiedzieliśmy już, że wszystkie wyniki, które będziemy mieli, będziemy musieli w sposób uporządkowany zgromadzić. Postanowiliśmy więc wykonać to w postaci bazy mapy GIS-owej. Każda lokalizacja będzie miała przypisany konkretny walor w postaci wyników, czy to będzie dotyczyło badań powietrza, czy to będzie dotyczyło badań ekosystemu lądowego, czy to będzie dotyczyło badań wody. Postanowiliśmy stworzyć szereg ścieżek edukacyjnych, które będą oznaczone specjalnymi QR-kodami. Po wykonaniu zdjęcia takiego QR-kodu nasz zwiedzający, turysta będzie mógł zapoznać się z szeregiem informacji zgromadzonych właśnie w tej bazie GIS-owej, dzięki którym będzie mógł się dowiedzieć, na jakie na przykład drzewo patrzy, czy jest to gatunek zagrożony, czy jest to gatunek wiatropylny, a może są jakieś inne ciekawostki związane z takim drzewem, jakie zwierzęta przebywają w danym obszarze, czy możemy tutaj spotkać jakieś ciekawe ptaki. W ramach projektu powstała również aplikacja mobilna, dzięki której zwiedzający mogą wyruszyć w fascynującą podróż do świata wilanowskiej przyrody i odkryć jego tajemnice. Z aplikacją można spacerować po parku, można znaleźć w niej po pierwsze mapę z wyznaczonymi wszystkimi ścieżkami, wszystkimi ważnymi punktami, tak żebyśmy się nie zgubili i żebyśmy mogli zawsze odnaleźć drogę wyjścia. Po drugie można w niej znaleźć atlas ptaków i wyszukiwarkę ptaków, która pozwala nam znaleźć i zidentyfikować ptaka, którego zobaczymy na drzewie, na wodzie czy na ziemi. Możemy znaleźć go na podstawie tylko tego, co widzimy, czyli tego, jaki rozmiar miał ptak, jakie ma ubarwienie, jakiego koloru ma dziób, skrzydła i gdzie go widzimy.
Możemy znaleźć też przepisy kulinarne, które gotujemy z roślin, które albo kiedyś tutaj były, albo są nadal. W ramach projektu prowadzone były różnorodne badania mające na celu poznanie bogactwa przyrodniczego ogrodów, jak również działania w zakresie czynnej ochrony przyrody, jak na przykład wieszanie domku dla owadów. Dzięki temu zwiększamy bazę, której owady występujące w parku, na przykład owady zapylające, mogą znajdować schronienia. Aby poprawić ich sytuację w parku, posialiśmy również areały łąk kwietnych. Dzięki temu już za 2-3 lata, kiedy będą one w pełni rozkwitu, owady, które występują w parku, zyskają nową bazę żerową. W ramach projektu prowadzona była także inwentaryzacja ptaków. Stwierdzono występowanie 91 gatunków, z czego 37 gatunków podeszło do lęgów. Było to około 260 par lęgowych na terenie ogrodów, zarówno ptaków wodno-błotnych, jak i tych gniazdujących w dziuplach, na drzewach i na budynkach. W ramach projektu dokonano również nowatorskiego oszacowania wartości ekonomicznej ekosystemu rezydencji wilanowskiej. Na podstawie szeregu analiz przeprowadzonych przez naszych ekspertów ekonomistów wyceniono, że sam walor kontaktu z przyrodą i przebywania w tak pięknym miejscu jak Muzeum Króla Jana III w Wilanowie to jest walor oceniany na około 2 miliony złotych rocznie. Wartość usług ekosystemowych to są pojęcia, o których mało myślimy na co dzień, dlatego że mało zastanawiamy się nad tym, że mamy dostępność czystego powietrza, że możemy patrzeć na piękny krajobraz. Mało o tym myślimy, bo jest nam to dane po prostu. Na zakończenie projektu możemy także podkreślić z ogromnym zadowoleniem, że główny wskaźnik realizacji celu projektu, czyli podniesienia świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej i ochrony ekosystemów, osiągnęliśmy w pełni, przekraczając tak naprawdę jego wartość 6-krotnie. Cieszymy się bardzo, bo świadczy to o tym, że społeczeństwo, nasi goście, turyści są ogromnie zainteresowani nie tylko przepiękną rezydencją barokową króla, ale także ogrodami, parkami, także stanem przyrody wokół tej rezydencji. Mamy nadzieję, że nasz projekt przyczyni się do zwiększenia wrażliwości ekologicznej i uświadomi, jak ważna jest dla nas przyroda i jak misternie, ale krucho utkana jest sieć wzajemnych połączeń i zależności. Może globalne zmiany klimatyczne uświadomią ludzi, że nie żyjemy na działce budowlanej, która jest odrębna od sąsiedniej działki budowlanej, bo oddychamy tym samym powietrzem, że sąsiad sąsiadowi powinien pomagać, a nie psuć. Nie tylko widok, nie tylko, nie wiem, poziom wód gruntowych, mówię o parku zabytkowym, ale także nie hałasować mu, nie zasłaniać słońca. To jest ten zrównoważony, klasyczny rozwój, który powinien być mocno zakodowany w świadomości każdego.